O, zobaczcie, ile jest pumpkin pie. Teraz idziemy szybciutko do domu, wypakować to. Seba jakiś zrelaksowany, rączka za główką. Wow, jaka duża. Teraz mam to, co niedźwiadki lubią najbardziej. Jakby tak za jakieś 2-3 miesiące Tomek się pojawił z taką dużą czupryną. Witajcie w kolejnym vlogtoberze. Cały czas mi się chce powiedzieć vlogmasie. Zuzia ze mną, Zuzia kierowca dzisiaj. A skoro jesteśmy w aucie, to znaczy, że gdzieś się wybieramy. I dzisiaj mamy akurat taki cel, żeby zrobić większe zakupy w Costco. Zuzia będzie mi pomagać. Zuzia, byłaś kiedyś ze mną w Costco? Tak. Byłaś ze mną, to dobrze. Także idziemy do Costco zrobić większe zakupy. Zamrażarka naprawiona od tygodnia, a dalej nie uzupełniona, więc dzisiaj parę mrożonek. Mamy specjalny ten box, pojemnik z wkładem mrożonym. Czy możemy już jechać, panie kierowco? Jakieś zajęte tutaj. Piszę e-mail. Piszesz e-mail. No to skończ, tylko otworzymy okno, bo tu strasznie ciepło jest, powiem wam. 26-27 stopni ciągle. No ale czuć już jesień, bo poranki są takie fajne, zimne. Nie wiem, czy to widać po mnie, aż jestem dzisiaj bardzo niewyspana. Oczywiście z własnej głupoty, bo przesiedziałyśmy wczoraj długo, Zuzia się wyspała, a ja musiałam wstawać, żeby młodszych odwozić do szkoły. Auto jedzie, Zuzia? Okej, okay, wyjeżdżam. Oto auto marzeń Hani. Wrangler. Gdzie Zuzia? Zuzia, nie bierzemy siatek. Bo musimy wózkiem tutaj przyjechać. Ja żuję daktyla, przepraszam. Idziemy. Jedna rzecz, którą zauważyłam, to, że jest coraz mniej już jesiennych rzeczy, coraz więcej świątecznych. Nie, Zuzia, 2,5 miesiąca do świąt. A tutaj już święta. Tu piękne chryzantemy za 17 dolarów. To już choinki. Wow. Patrz, jak odzielam. No tak. Ta latarnia mi się podobała zawsze. Trochę się boję, bo ona taka jest niestabilna. O. Wow. Ale fajne. A, to już elektroniczne jest. Ile kosztuje? 700 dolarów. O, sporo. Nie cierpię do lodówki wchodzić właśnie. Wyszłam, zrobiliśmy... Kupiłam trochę warzyw już i kupiłam... Tutaj mam jeszcze borówki i jeżyny, ale kupiłam na próbę tortille. No jest dosyć sporo tutaj, organiczne, zobaczymy. Może akurat będzie fajna. Czasami nawet zamiast kanapek, zamiast chleba zrobić dzieciom do szkoły, no tak do obiadu. Gdzie jest Zuzia? Nie ma Zuzi. O, zobaczcie, ile jest pumpkin pie. A jaka cena? Ogromny pumpkin pie na dużym cieście kruchym. 6 dolarów. O, pokażę wam może jeszcze coś ze słodkich rzeczy. Tu mamy taką tak jakby batonę z kruszonej czekolady. Z owocami? A to jest żurawina i orzechy, tak? Okej. Okay. 10 dolarów opakowanie. Tu mamy za 9 dolarów takie muffiny? O, to są takie mini ciasta. Co to jest? To są jabłka w środku, tak? Piszę, że to są cakes. Mini cakes. No, no bo takie wielkie są. Jak... Ja też myślałam, że muffiny. Ale te są bardzo dobre, te... Takie francuskie. Kiedyś ktoś mnie poczęstował i one są właśnie tam, są z czereśniami. Wiem, że są z serem tam. Dalej. A to nie wiem, a to chyba jest tylko z cukrem pudrem. One chyba kosztują około 12-13 dolarów za te cztery. Całkiem sporo. Wzięłam to mięso mielone. Sobie zamrożę właśnie dwa opakowania, a z jednego zrobię bolognese. Zuzia też miała ochotę. Zuzia wybrała sobie jeszcze ten ser. To jest taki Gouda, ale on jest wędzony. Bardzo dobry, nie Zuzia?
Nasza ulubiona pizza była na promocji. To jest na spodzie kalafiorowym. Tutaj są po dwie pakowane. Wziąłem dwa duże opakowania. Zmrożonek, co jeszcze? Lody. Te akurat były 7,50 za 16 sztuk. Moja ulubiona mieszanka owoców i ojejku, te ryby. Dziewczyny, jak są tutaj stąd, to te ryby są super. Chyba to opakowanie kosztowało 17,50, ale one są też osobno opakowane, także jak się otworzy to fajnie, że nie trzeba wszystkiego rozmrażać. Tu chyba jest koło 6 kawałków, tak. Ludzie sobie zażyczyła kinderki, ale one są też osobno opakowane, więc... A, tu mamy orzechy pekana i nasz ulubiony jogurt. Taki jest właśnie bez tych gum zagęszczających, bez niczego. Jest taki najlepszy, najprostszy. I granola, którą Zuzia bierze ze sobą. Coś jeszcze miałam na liście. Patrzcie, na co trafiłam. Kalendarz adwentowy z drzemami. Zawsze miałam... Z drzemami. Zawsze miałam... Nie, znaczy nie zawsze. Dwa razy już miałam z tej firmy, ale miałam ten 24, a teraz jakby zrobili 12 dni. Zastanawiam się, czy wziąć, czy po prostu. Chyba nie. Chyba chcę coś innego. Ale jest w bardzo dobrej cenie. Jest $16 za kalendarz. Zakupy zrobione w pocie czoła. Ale fajnie mam teraz z Zuzią i z moim kierowcą. Robi godzinę. Dosyć dużo w tym tygodniu. A ja mogę sobie odpisywać teraz trochę na komentarze wasze. Także fajnie. Przed nami jedzie cały czas taki motorek, ale jest taki ruch, że nawet jest ciężko go wyprzedzić. Jedzie speed na metrę. No, 55 mil jedzie. Ciekawe, jak to jest na motorku z taką prędkością. Jak macie motor, jak jeździcie czasami na motorze, dajcie znać, jak to jest. Jak się jedzie, nie wiem, to jest 70 na godzinę? 55 mil albo 80. No, ale słuchajcie, nie powiedziałam wam, dostałam wyniki z mojej mamografii. Jest wszystko ok, także mam kolejne badania za rok, ale tak mi się wydaje, że po prostu latem jak pojadę, jak polecę do Polski, to tam sobie pójdę do mojego lekarza i zrobię tam USG. I myślę, że tą mamografię powtórzę za 2 lata wtedy. Ulga. Nie ma się czego bać, tylko trzeba chodzić i sprawdzać się i badać. Teraz idziemy szybciutko do domu, wypakować to. Zuzia postanowiła wyprzedzić motorek. I potem szybko do dentysty. Muszę odebrać Sebastiana troszeczkę szybciej ze szkoły i Hanie odbieramy po szkole i jedziemy akurat po drodze do dentysty. Wszyscy odebrani, idziemy do dentysty. Sebastian miał długą drzemkę. Musi się teraz obudzić, umyć ząbki, wzięłam im szczoteczki do zębów. Pięknie wygląda to wejście tutaj. Śliczne te kwiaty. Wyglądam jak takie z doniczki. Nie wiem, jak się nazywają. Idziemy schodami. Bye! Jaki fajny zapach dentysty. Właśnie jak ostatnio mówiłam o corocznych badaniach, to zapomniałam o dentyście przecież. Któreś z was dziewczyn wspomniała o dentyście. No przecież, nawet już nie myślę o tym, bo my na przykład co pół roku mamy od razu przypomnienie, które wysyła nam dentysta o czym? O kontroli. No, także obowiązkowo co pół roku kontrola. Seba jakiś zrelaksowany, rączka za główką i opalanko. O tak. Miał prześwietlenie dzisiaj, panoramiczne. O, pokażemy twoje ząbki. Tak wyglądają. Jeszcze ma dużo ząbków, które czekają w kolejce. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak to są ząbki, które czekają już. To są mleczne, jeszcze 3 mleczne. To już są stałe. Ale fajne, fajne, fajnie. Podoba mi się to zdjęcie. Tak, odpoczywaj. Spałeś, Sebastian, możesz sobie zrobić drzemkę jeszcze. Jeszcze będziesz miał czyszczone ząbki i fluor nakładany. Znalazłam was. Co masz? A ty też dostałaś tokeny? Myślałam tylko dla takich dzieciaczków. Nie, zapytałaś. Aha, tak? Nie, chyba nic wydać, ja chcę. Ja mam, jak? I co macie? Kotki? A to są gumki do ołówków? Nie gumki, to są takie kładki. Nie, jest gumki.
Są gumki chyba, no? Nie, nie mam gumki. Obydwoje macie zdrowe ząbki. Mhm. Brawo. Wracamy do domu, tu jest pole całe z dyniami. Też Halloween. Co? Fall i Halloween. No to co? Nie rozumiem pytania. Tym razem przesiedliśmy na przykład Halloween. A, mówisz o tej. Dziewczyny wybierają już utwory muzyczne na jesień. Nie, nie, takie jesienne typowe, nie na Halloween. Na Halloween to jest całkiem inna muzyka już. O, a tutaj czekajcie, pan pokaże. Obok, zobaczcie jaka dynia. Wow, jaka duża dynia. Już kolejny dzień. Ja montuję właśnie tego vloga. Jest już piątek, więc się muszę pospieszyć z tym vlogiem. Dzisiaj vlog chyba najkrótszy wyszedł. Ale obiecałam wam i zapomniałam pokazać wam te kosmetyki z Polski jeszcze, więc pokażę wam tylko co sobie zamówiłam tym razem. I żeby nie było, to nie jest sponsorowane, sobie zamawiam sama. Kiedyś znalazłam po prostu, czego ja szukałam? O, cleanera do paznokci i szukałam go na amerykańskich stronach i wyszedł mi sklep i w sumie nie wiedziałam skąd mi paczka dojdzie, a zobaczyłam potem rachunek i się okazało, że z Polski. Jest to firma Makeup. Czekajcie, pokażę wam. Powinien być. O. I z tej strony sobie zamawiam i paczka przychodzi w sumie około tygodnia. Czasami jest to 5 dni, czasami jest to 8-9 dni, ale póki co dwa razy zamawiałam i dwa razy doszła bez problemu. Tam dziewczyny chyba kiedyś coś pisały, że tam no, nie bardzo z tą firmą, ale tak jak mówię, no, dwa razy zamawiałam i wszystko było ok. Szybciutko pokazuję, co zamówiłam. Pilnik jeden z Neonail, taki ten grubszy, ale dalej o gradacji 100 i 180. Dużo będzie do paznokci rzeczy. Kupiłam sobie takie trzy pędzelki, którymi już robiłam Zuzi te pazurki, te biedroneczki. Tak? Coś mówiłaś, Zuziu? Nie. Mam jeszcze dużo lakierów, ale to lakiery na końcu. Waciki, które mi się już kończyły. Tutaj mam z Apis peeling enzymatyczny. Bardzo lubię kosmetyki z Apis. To jest akurat peeling gruszkowy do twarzy z lawą wulkaniczną. Będziemy robić. Może nawet dzisiaj Zuzi coś zrobi, jakiś fajny zabieg. Bo chciała taki peeling kawitacyjny, żeby mi zrobiła. Mam takie urządzenie właśnie do peelingu kawitacyjnego. I jeszcze mam jedno urządzenie, do którego kupiłam właśnie Apis do zabiegów z ultra dźwiękiem. Brakowało mi tego, nie mogłam sobie używać tego mojego nowego gadżetu. Dalej mamy takie opakowanie trochę słabe, ale nic nie szkodzi. Działowa kuracja przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. To trochę dla Tomka, żeby mu wzmocnić włosy. On ma mało siwych włosów. Ja mam więcej od niego. Ja mam dużo siwych włosów, szczególnie tutaj na czubku. Tutaj nie mam nic, tylko właśnie tutaj ten przedziałek mam akurat siwe włosy, więc o, może sobie właśnie spróbuję, czy to będzie działało. To jest Venita. Venita Bio. 98% czekajcie, w składzie jest produktów naturalnych. Składników naturalnych.
Tutaj kolejna wcierka do skóry głowy i włosów. Też 99% składników pochodzenia naturalnego. To jest firma Natural Me. Natural Me. A to dla Hani, bo Hania mówi, że jej zaczęły włosy wypadać. Więcej z nimi kombinuję i mówię, że jej wypadają włosy, bo za dużo kombinuję. No. I też dla Hani, też do włosów, też kolejna wcierka, pukanka do włosów wypadających dla mężczyzn. Serio? Kupiłam dla mężczyzn? Nie wiedziałam, że to jest dla mężczyzn. Nie było w opisie tego faktu. No nic, będę wcierać to Tomkowi. Jakby tak za jakieś 2-3 miesiące Tomek się pojawił z taką dużą czupryną, to wiecie, że kosmetyki działają. Ok, tutaj mam z czego to jest? Dr. Santé, aloe vera, jakiś... O, jedwab w płynie. Zobaczymy. Na końcówki włosów. Serum na rozwijające się końcówki. To też Hanula Bochania chciała ten jedwab, ja miałam wcześniej z Faruka chyba, z Biosilk właśnie. Domówiłam sobie te podpaski, też mieli na stronie, więc z Klinik podpaski. Z Apis tutaj mam aknę na trądzik, lekki krem normalizujący, antytrądzikowy z zieloną herbatą. Tu mamy 95% składników pochodzenia naturalnego. Apis ma w ogóle całą taką serię do skóry trądzikowej. Będą lakiery! Tutaj mam jeszcze maskę algową, którą wzięłam też z tej serii do skóry trądzikowatej i to jest proszek do rozrobienia. No, okej, okay, teraz mam to, co niedźwiadki lubią najbardziej. Tu mam taką odżywkę, to jest Nail Builder, pisze. Z kalcjum, z wapnem. Okej. Okay. Tutaj mam Cover Base, mam chyba dwie, czekajcie. Cover Base, proteinowa taka baza budująca. Uwielbiam te produkty, bo zanim położę jakikolwiek kolor, buduję sobie właśnie jakby paznokieć, wzmacniam, pogrubiam właśnie tymi żelami. I to faktycznie, zobaczcie, to jest takie dosyć gęste. Tu mamy taki kolorek bardzo neutralny. Czekajcie, może to pokażę inaczej. Tu mamy jeden kolor. Taki. Ten jest taki bardziej beżowy, a ten już jest troszeczkę bardziej różowy. Ale też widzicie, bardzo naturalny kolor paznokcia. Więc to jest z myślą właśnie pod kolory, które nakładam później. Tak dam karton. I teraz będzie. O, właśnie. Tu mam Top Shine, bo mi się powoli kończy. Tutaj mam primer, który jest z witaminami. Taki zwykły. O, tutaj mam fajne dwa lakiery, takie z brokatem. Pokażę wam je. Ojej, jakie piękne. Ten się bardziej podoba moim dziewczynom. O, jest taki. Widzicie to? O! Chociaż nie wiem, czy na kamerze nie wygląda bardziej fioletowy. On jest taki bardziej fioletowo-różowy. A to jest lakier, który mi się podoba. Bardziej. Och, ten jest taki bardziej złoto-brzosowy. Piękny. To będzie mój następny kolorek. Takie numery w razie czego. Piękny, piękny kolor niebieski, który chciałam wziąć taki, żeby był jak najbardziej zbliżony do koloru Karoliny Północnej. Mamy taki kolor UNC, Chapel Hill. Zobaczcie, jaki piękny niebieski. Więc to nie wiem, czy teraz na jesień, ale na pewno zostanie już z nami i na pewno będziemy go często używać. Teraz mam dwa kolorki takie, jesienne, typowe. Tutaj mamy taki kolor Mysterious Tale. I to jest, zobaczcie, taki kolor wina. Piękny kolor na jesień. Czekajcie, bo tak może dam, żeby było widać lepiej kolor. Bo mi zaraz poleci. O. Tak, i tu jest numer kolorku. I kolejny, ostatni już kolor, Think Happy. I to na pewno na jesień.
piękny, taki zgaszony zieleń. Piękna taka zgaszona zieleń. Chyba jednak ten vlog nie będzie taki krótki, jak myślałam. W weekend będziemy nagrywać z Zuzią takie Q&A o szkole, bo bardzo dużo pytań się pojawiło o to i pytacie się, kiedy zrobimy taki filmik z Zuzią o szkole. Także zrobię dzisiaj jeszcze taki post. Będziecie mogli zostawiać pytania do Zuzi. Na pewno na Instagramie tak samo zapytam Was o te pytania. A póki co, ja już tradycyjnie, jak Wam się podobało, będzie nam miło, jak zostawicie łapeczkę w górę. Oczywiście. A i mała prośba, prawie nigdy nie proszę, ale jeżeli macie kogoś, z kim możecie się podzielić naszymi vlogami, a w szczególności teraz vlogtoberami, kogoś, komu możecie powiedzieć, że właśnie u nas trwają vlogtobery, to będzie nam przemiło, jeżeli prześlecie dalej te vlogtobery do swoich znajomych. A ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam dobrego, spokojnego weekendu i trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek, kolejny tydzień przed nami. Pa! I remember the first time we met face to face. Kiss on my neck, how could I forget?